confess, we'll burn us out. We walk the wireless. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w środę. Ja dopiero się ogarnęłam. My mieliśmy dzisiaj w ogóle iść rano na wschód słońca, ale no nie dało rady. Ja się obudziłam, jak budzik dzwonił o 4. No a o 4.18 był prawdopodobnie wschód i ja mówię nie. Nie chcę mi się, jestem zmęczona, nie mam siły i nie poszliśmy. Może jutro. No, dzisiaj postaramy się szybciej iść spać, bo jutro wyjeżdżamy, znaczy jutro wieczorem dopiero wyjeżdżamy, ale rano trzeba się spakować i tak dalej. Więc tak, w ogóle urwałam sobie łańcuszek znowuż. Tak, dzisiaj mam na sobie ten mój kombinezon, strój z Shein, którego nigdy jeszcze nie miałam. W ogóle wyskoczyły mi jakieś takie pyszczyki. Tu nie wiem o co chodzi, ale dziwne. Dobra, idę jeść śniadanie. Chłopcy byli po chleb i po parówki. Dzisiaj będziemy sobie zamiast obiadu robili grilla po południu, więc teraz z rana idziemy na plażę, a potem wrócimy około 16 i zrobimy sobie grilla. No i wieczorem pójdziemy sobie najwyżej jeszcze na zachód słońca. I co ja chciałam jeszcze wam powiedzieć? Aha, ja muszę sobie wyjść. Serek, mleko i idę do nich. No więc tak, tak to wygląda, te nasze wakajki. Kupili nad morze żelki. Patrzcie, państwo mają też taką kosiarkę jak ja, czyli dobra kosiarka. Tylko bez napędu. Nie, oni mają napęd, ale już mają starszą wersję, bo nie mają odpalanej na prąd, a ja mam częściowo odpalaną na prąd. Więc tak, chyba dobra kosiara. My w końcu się wybraliśmy. Jedziemy. Bierzemy dzisiaj parawan i ja biorę koc. Mama, wzięłaś portfel? Tak. Masz motek? No. Wracasz. A my zobacz, Jasiu jest obładowany, a ja to już w ogóle. I ale plecak. No. Nie, ja wezmę. Dobra, go. Jedziesz i się nie przewracaj dzisiaj, ja? Wczoraj się przewrócił, że ma taką szramę, że Jezus Maria. Czapki nie masz i co? Ej, ale dobrze, że my mamy te rowery, nie? Jak my byśmy mieli taki kilometr iść. Jak zwykle jestem najbardziej obładowana to bułami. Oczywiście. A Franek oczywiście najbardziej stęka, a najmniej ma. Ona bo wiatr wiał w nocy, a psy chodziły na przykład czy coś. Więc musi się poprawić. No a to jest na pewno ciepła woda w tej rzeczce. Na bank. No, tu jest przyjemna. Och, piesek. No co? Ja się dzisiaj trochę chcę pomączyć, ale nie wiem jak. O Jezu, jak mi wleci telefon do wody. Chcę się trochę pomączyć, chciałabym cała się zamoczyć, żeby się lepiej opalić, ale kurde. Dzisiaj w ogóle takie chmury chodzą. Pasa już weszłam, słuchajcie, nie jest źle. Ktoś mnie się wczoraj pytał, czy my się będziemy kąpać. Do pasa weszłam, dalej chyba już nie idę.
chłopaków chciała nam mówić, żeby się przyszli wykąpać, bo zawsze to chłodniej i fajniej, ale oni nie chcą oczywiście. No dzisiaj trochę, dzisiaj w sumie cały dzień będziemy spokojnie się uważać. No, tutaj myśmy przyszli w czwarcie w pół do pierwszej, więc późno, ale spaliśmy do 10:00 i ja jeszcze trochę teraz też spałam, zasnęłam. Chłopcy tutaj mówili, a teraz poszli do mnie. Co tutaj za wykopalisko wy zrobiliście. A zobacz, piach, wiatr i tak ci to zasypał. Jasiu. Ale ładnie sorki zrobił nam. Ale ładnie sorki zrobił. A te butelki gdzie wy macie, co wy wykopaliście? No ja je sobie schowałem. Z powrotem? No ale ludzie są chamscy, przychodzą na plażę. Ja je... Ej, a kto to zepsuł już? To. No wiaderko. Jasiu. Ja, naprawcie to! No ja to świecie, ja no. Ale to nie działa. Weź. Dobra, ubierzcie się iść ten. O. Ale ładny zamek. Dobra, jedziemy do domku, tak? Ja jeszcze. Ale ty jesteś zjarany, Franek. Ty mniej, ale na ramionach. Jutro musicie się wysmarować porządnie. Dobra, chodźcie, tak? Tak, żeby to równo było, wiesz, Jasiu? Czy ja mam? Nie. No ale zobacz. Ale ja nawet nie mogę. Musisz równo zwijać. No, ale ja nawet nie mogę. Ale czego? No ty chcesz zwijać, ty umiesz równo? Weź lepiej tą łopatkę i to wiaderko, bo na jutro nie będzie. Bo ja już teraz tego nie biorę. Chyba, że te łopatki włóż do tego, do plecaka. Co są? No trzeba wytrzeć, weź w piasek je, zanurz i one się wysuszą, Franek, i wyklepię wtedy. No, zanurz je w ten suchy piach, co tam jest? Takie obczyść, tak?
Głęboko musi się zanurzyć, tak żeby ta woda z nich zeszła. Nie, Tanuś, goferek. Otwórz mu ten taras, czekaj się. No idź. Akcja grill dzisiaj będzie na kolację. Na obiad był gofer. Może tam go postaw bliżej tego, co? No temu. Pozor koło domu. Jo? Chodź z torby. Wypakuj. I możesz przynieść talerzyki. Tego laptopa weź z tego stołu na bok i tutaj przygotujemy, tak? Talerzyki przynieść z kuchni, noże. I trzeba pokleić te kiełbaski i tak dalej. To jest twoje zadanie, tak? Franek, ty miałeś przyjść tą kiełbasę pokroić. Otwórz mi. Jasiu, weź te talerzyki, rozłóż chleb, weź masło. No coś możesz zrobić w czasie, jak czekasz, tak? No. Nie, no tam, ale chleb można na przykład posmarować. Ja nie wiem, czy z tymi ziołami prowansalskimi, czy bez. Co? Bo czosnku i tak nie było. Co? Franek, chodź jeść. Masz na te pięknie? Tak, tutaj z tego, no. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay,
I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. No chodź, Fenek, się bujać. Tak nie, Jasiu, tak nie, bo wy to zepsujecie. Jan! Jo! No krzywdę sobie zrobicie, bujajcie się ładnie. Jak za duży? Jo, ty to złamiesz jeszcze, dobra, lepiej nie. Nie siadaj na to. No i dobra, kochani, jest już bardzo późno. Ja wzięłam prysznic, patrzcie, jak mi dzisiaj zjarało. Nie posmarowałam się. I chłopaków też zjarało, bo nie chcieli się dać posmarować. Na szczęście Jasiu wysmarował mi ten mój tatuaż na plecach. I on się nie zjarał, więc jutro smarujemy się cali. Od razu po porannym prysznicu. I dzisiaj chłopcy też już ich posmarowałam, słuchajcie, tym Boże, co to jest, cooling gel after tanning with aloe vera, to jest z tego Bingo Spa po opalaniu i to jest taki żel chłodzący, on ma zapach taki to jest aloesowy żel, ale on ma zapach, Boże, eukaliptusowy. On bardzo pachnie jak te maści rozgrzewające, tylko że właśnie ma właściwości nie rozgrzewające, a chłodzące. I ja chłopaków posmarowałam, bo im się zjarały plecy oczywiście, pozostałe części ciała nie, ale plecy najbardziej, no bo bawili się robiąc te wszystkie swoje wykopy, te babki i tak dalej. Ja oczywiście dzisiaj też zjarałam się trochę na plecach i trochę na nogach, ale to jakoś przeżyje. Tutaj też trochę jeszcze na dekolcie, nie? I na ramionach, ale bo buzia tak jakoś nie bardzo, widzicie, nałożyłam sobie lekki podkład i jednak ten podkład też przyhamował to, te promienie słoneczne, bo one mają w sobie SPF, więc coś to tam zawsze daje. No i co? Ja będę się teraz zmontowałam film dla was, chłopaki już śpią, Franek śpi bez koszulki, Jasiu też chyba bez, no też bez, ale ich posmarowałam i mówili, że z początku bardzo fajne uczucie, później to ich chwilę piekło, ale ja myślę, że to pomogło, że to złagodziło jednak, że w jakiś sposób złagodzi. Ja się teraz też wysmaruję właśnie tutaj na dekolcie. I tu, gdzie będę mogła, no oczywiście pleców sobie nie posmaruję, a chłopaków nie będę budzić, bo nie chcę. Mogłam poprosić jak ten, jak jeszcze nie spali, ale myślałam, że Franek nie zaśnie, a Franek, bo wiecie, Jasiu to tam moment, minuta pięć zasypia, ale myślałam, że Franek tak szybko nie zaśnie, a też zasnął. Więc tak, no a ja sobie montowałam, bo... Bo przez cały dzień próbowałam, jak byliśmy tutaj przez chwilę w domu, bo tam w każdej chwili próbowałam ten montaż robić, ale to mi nie wychodziło. Teraz na wieczorem, teraz wieczorem tak na spokojnie to mi się udało. No, nie bez mniejszych kłopotów, ale jednak się udało. I ogólnie ten hotspot działa, czyli my ciągniemy sobie internet z telefonu, tak samo jak robiłam live'a, to też ciągnęłam z telefonu. No i w sumie powiem wam, że ja nie będę brała w takim wypadku tego przenośnego internetu. O, przepraszam, ale no tak mi się już chce spać. Nie będę brała tego przenośnego internetu sobie na umowę, bo bez sensu. Bo po co ja go mam brać, jak my rzadko wyjeżdżamy, a ten internet ciągnie z telefonu, czy z mojego, czy z Jasia. Teraz ciągnę z mojego
I normalnie filmy można oglądać, można przysyłać filmy i wszystko działa. Tutaj Wi-Fi też jest, ale to Wi-Fi nie, niestety nie. Te Wi-Fi, które są w tych obiektach noclegowych, to niestety z reguły są złej jakości. U nas w pracy mamy bardzo dobre Wi-Fi, i które śmiga bez żadnego problemu, z którego ja też korzystam, jak jestem w pracy. Wiecie, jak na nockach siedzę i oglądam sobie coś, to też z niego korzystam i widzę, jak ono śmiga, nie? A niestety w tych obiektach noclegowych mają to Wi-Fi, no bo chyba tam muszą mieć, ale no to muli, słabo chodzi. Więc na razie dobre rozwiązanie znaleźliśmy z tym internetem z telefonu i będziemy z tego korzystać i dzięki temu też zaoszczędzę pieniądze, no bo nie będę musiała wydawać na kolejny internet. Boże, zaraz mnie zabijecie za to ziewanie. No więc tak, ja przyszłam się pożegnać, bo to będzie vlog z dwóch dni. No i co, jutro jest nasz ostatni dzień. Jutro już rano się pakujemy. Zapakujemy rzeczy do samochodu i bierzemy rowery i jedziemy sobie na wydmy, tylko nie wiem właśnie, gdzie te wydmy są, czy one są daleko tutaj stąd, czy nie, bo jeżeli one będą daleko, to pojedziemy samochodem, a jeżeli jakoś tam nie bardzo daleko, no to rowerami. Czyli pół dnia zamierzamy spędzić na tych wydmach, a kolejne pół dnia leżąc na plaży aż do zachodu słońca. I jak będzie zachód słońca, to wrócimy tutaj rowerami. Rozmawiałam dzisiaj już z właścicielką, że czy możemy zostawić samochód i wiecie, żeby sobie rowerami pojechać. Ona mówiła, że tak, że nie ma problemu, że spokojnie, mamy rano też się nie spieszyć z wymeldowaniem, więc bardzo fajnie, nie? To się jakby... Ja nawet nie pytałam o możliwość późniejszego wymeldowania, ale pani sama powiedziała, że na spokojnie nie mamy się spieszyć, więc nie wiem, może nie ma przyjazdu jutro na ten nasz pokój. Kurczę, fajnie byłoby zostać jeszcze, bo pogoda dopisuje, no ale co? Niestety, kasa. Kasa tutaj gra rolę, więc no, chociaż ten nasz wyjazd wydaje mi się, że jako tako zaplanowałam w miarę po najniższych kosztach, ale no i tak, nie? Niby najniższe koszty, ale te pieniądze trzeba mieć i trzeba je wydać, a tym bardziej, że Jasiu wyjeżdża jeszcze w lipcu na obóz, więc wiecie, to też będzie wydatek kolejnych takich wakacji pewnie, no myślę, że tak, bo tutaj ja zapłaciłam, albo w sumie jutro wam może powiem o tych kosztach, dzisiaj nie będę już mówić, także dobra, do jutra, jak ktoś jest ciekawy, jakie są ceny nad morzem, ile kosztuje taki pobyt, no to dam wam jutro odpowiedź, jak nie zapomnę, a jak zapomnę, to mi przypomnijcie. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach, trzymajcie się ciepło, pa!